Co rozkażesz, wasza wysokość? W czym mogę pomóc? Mam strasznie pilną sprawę. Zatwierdziłem plan wykonania złotej statuetki głowy mojego ojca i nie jestem pewien, czy rozmiar jest prawidłowy. Aha, a jaki rozmiar jest prawidłowy? Jak zapewne wiesz, w naszym królestwie istnieje tradycja mierzenia rzeczy miarą niebieskiego pluszowego kwadratu. Tak, 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 wiem o tym. Sam też lubię mierzyć sprawy niebieskim pluszowym kwadratem. Prawo nakazuje, aby wszystkie złote statuetki w naszym królestwie miały dokładnie wysokość 4 niebieskich pluszowych kwadratów. Rozumiem, to całkiem rozsądne prawo. Ale w czym problem? No w tym, że nie jestem pewien, czy ta statuetka ma wysokość dokładnie 4 niebieskich pluszowych kwadratów. No to zmierzmy ją. Myślę, że jest to do zrobienia. Mam akurat przy sobie kilka niebieskich pluszowych kwadratów. Może by tak na przykład poukładać kwadraty obok statuetki, porównać i przekonać się, czy rzeczywiście ma ona wysokość 4 niebieskich pluszowych kwadratów. Ach, byłoby cudownie. No to zaczynajmy, wasza wysokość. Może by tak... Jeden na drugim. Ja to zrobię. Tu jeden, drugi niebieski i trzeci niebieski. O nie, ma wysokość tylko 3 niebieskich pluszowych kwadratów. No nie, nie jest wystarczająco wysoka. Co ja teraz zrobię? Zaraz, chwila, moment. Bez paniki. Wszystko będzie dobrze, wasza królewskość. Z tego co widzę, to zadziwiające. W przecudowny sposób wasza nieskończoność spowodował, że kwadraty lewitują. One się unoszą. Oczywiście, że niebieskie kwadraty powinny lewitować. Powinny, zapewne. Ale jeżeli chcemy coś nimi zmierzyć, to trzeba się upewnić, że nie ma między nimi żadnych przerw. Może by tak wasza królewskość zaczął jeszcze raz pomiar, ale już bez tych szczelin pomiędzy kwadratami. No dobrze. Zatem jeszcze raz. Pierwszy tu, drugi... Zauważ, że nie pozwalam im oddalać się od siebie. Tak, dobrze. No niech tylko dokończę. Dobra, niech wasza wysokość kontynuuje. 3, 4 i 5. O nie! Źle go wyrzeźbią. Katastrofa w królestwie. Miał być na 4, a nie na 5 pluszowych kwadratów wysoki. Niech wasza majestatyczność się tak nie piekli. Bez paniki, będzie dobrze. Wasza królewskość nie zaczął mierzyć od podstawy statuetki, tylko gdzieś poniżej. Tak samo na koniec pomiaru. Wylądował wasza wysokość gdzieś w chmurach, zamiast dokładnie na czubku głowy ojca. Więc statuetka nie jest wysoka na 5 kwadratów, tylko mniej. Jestem skonsternowany. Może ty to za mnie zrobisz? Chyba lepiej będzie, jak wasza majestatyczność zrobi to sam. Trzeba tylko pamiętać, żeby zacząć pomiar równo z podstawą i zakończyć równo z czubkiem głowy. I upewnić się, że po drodze nie ma żadnych przerw pomiędzy kwadratami. No dobra. Męczy mnie to już, ale spróbuję. Ostatni raz. Dobry pomysł, wasza wielmożność. Dobrze jest się czasem przyłożyć trochę do sprawy i nie rezygnować tak od razu. No to hajda na koń, do szarży. Równiutko tutaj jest dno całej sprawy, więc zacznę układanie pluszaków właśnie tu. A oto jest czubeczek głowy, zatem na tej wysokości zakończymy pomiar. Do roboty. 1, 2, żadnych przerw. 3 i 4. No i teraz wygląda, że jest okej. Mamy wysokość dokładnie 4 niebieskich pluszowych kwadratów. To będzie cudowny dodatek do pałacowych bogactw. Bardzo ci dziękuję, mój geometro. Dostaniesz w nagrodę tytuł starszego mierniczego w królestwie. Cała przyjemność po mojej stronie. Cieszę się, że mogłem pomóc waszej wysokości.